Dzień dobry Państwu, witam na dyskusji o wyborach w Stanach Zjednoczonych i na wpływie tych wyborów na sytuację w Europie i może sytuację w Polsce. Ja się nazywam Bartosz Węglarczyk, będę miał przyjemność poprowadzić ten panel. And I'll switch to English, so... Now switch to English, we can teraz przejdę już na język angielski, żeby było wygodniej dla Państwa. Mamy tutaj trzech panelistów. Zacznę od lewej strony. Judy Dempsey, która jest dziennikarką o długim stażu. Kiedyś była korespondentką FT w Polsce w tych interesujących czasach, a także w Berlinie, ale już odeszła z dziennikarstwa, ale już powróciłam. Znowu jestem dziennikarką, czyli znowu powróciła do dziennikarstwa, co dla nas oczywiście jest świetną wiadomością. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Po mojej prawej stronie mamy pana Chrisa Steinegera, czyli byłego senatora Kansas i byłego osoby, która popierała kiedyś partię demokratyczną, ale w tej chwili już popiera partię republikanów. I mamy też tu pana dyrektora Marcina Zaborowskiego z Centrum Analiz Politycznych Europejskich oraz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zacznę od Chris, ale może zacznę od pana dyrektora, który chciałby otworzyć dyskusję. No, but just for the procedural reasons, I mean, ze względów proceduralnych, będę tutaj, chciałbym zaznaczyć, że ten panel akurat odbywa się pod auspicjami CEPA, czyli Centrum Europejskich Analiz Politycznych i dlatego chciałbym wyrazić swoje podziękowania dla tych osób, które umożliwiły realizację tego panelu, szczególnie ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, która jest orędownikiem takich spotkań jak to nasze. I także panu Madurze, który jest gdzieś tutaj i robi zdjęcia. Bardzo dziękujemy mu również, ponieważ był dla nas niezwykle pomocny. Jego wysiłki pozwoliły nam tutaj się spotkać. Chciałbym także podziękować Business Alert i to jest nasz partner medialny oraz panu Węglarczykowi oczywiście za przyjęcie zaproszenia na tę dyskusję i za moderowanie tego panelu oraz oczywiście naszym gościom, którzy z daleka przybyli tutaj, żeby wziąć udział w naszej dyskusji. Zatem może oddam głos Chrisowi. Chciałbym też kilka otwierających uwag dotyczących rzeczy następującej. Jak to jest możliwe, żeby na przykład żeby ktoś, kto popiera demokratów, chciał głosować na Trumpa, bo to jest najbardziej interesujące. Dzień dobry Państwu, nazywam się Chris Steinegger i bardzo doceniam możliwość, że jestem tutaj w Polsce, to już moja czwarta wizyta w tym kraju. Chciałam najpierw wyjaśnić mój styl wypowiedzi, jaka jest moja dzisiejsza misja. Otóż chciałbym, żeby Państwu udało się zrozumieć Amerykę. Amerykę nie taką, jaką prezentują ją media, czy taka, jaki wzorunek kształtują ludzie w Waszyngtonie, ale ludzie, taką, którą noszą w sercu ludzie z klasy pracującej. Ja jestem od lat już politykiem i dużo podróżuję za granicę i kiedy rozmawiam właśnie z ludźmi za granicy, to staram się unikać tego, o czym mowa jest w telewizji czy w mediach, bo najlepiej jest pojechać do jakiegoś kraju, żeby wiedzieć, jak jest naprawdę. I zatem mamy oczywiście politykę, biurokrację, mamy dziennikarstwo i tak dalej. Wszystko to koncentruje się wokół Waszyngtonu, ale przecież Ameryka to ogromny kraj, ogromne przestrzenie, a Waszyngton to zaledwie mały punkt na tej mapie kraju. Chciałbym, żeby Państwo zrozumieli, kim są ci zwyczajni Amerykanie. Nie te elity, nie ci ludzie o władzy w Waszyngtonie, ale zwykły, przeciętny Amerykanin i chciałbym w ten sposób odpowiedzieć na Państwa pytania. Byłem aktywny i po stronie demokratów, i po stronie republikanów, a dzisiaj chciałbym przede wszystkim przedstawić Państwu w miarę neutralny pogląd na to, co ludzie myślą. Oczywiście jestem trochę uprzedzony, mam swoje preferencje jako republikanin. Trump nie był moim pierwszym wyborem tak naprawdę, ani nawet moim piątym wyborem. Tak naprawdę najpierw wspierałem Jeba Busha, ale odpadł z tego wyścigu o fotel prezydencki. Myślałem później kolejnego kandydata, ale niestety, mimo że wydaje
wydawał mi się dobrym kompromisem, to jednak też wypadł z tego wyścigu. No i teraz wszyscy my, Republikanie, mamy tak naprawdę Donalda Trumpa, żadnej alternatywy, no i musimy starać się z tym jakoś żyć. Większość Republikanów pewnie będzie głosowało na Trumpa, bo nawet jeżeli nie lubimy tego faceta, to będziemy starali się jednak w jakiś sposób pozwolić temu krajowi, naszej ojczyźnie, przesunąć się bardziej w stronę centrum, zamiast tylko realizować tę politykę demokratów, żeby mieć lepszą przyszłość. Zatem będę popierał oczywiście Republikanów w listopadzie. To jest jedyny wybór, najlepszy wybór, jaki mamy w tej chwili, więc będę go popierał. A teraz pytanie do Judy jako dziennikarki. Czy mogłabyś wyjaśnić nam, co twoim zdaniem stało się w polityce amerykańskiej, bo gdybym pół roku temu powiedział komuś, rozmawiał o Trumpie, to prawdopodobnie wszyscy mówiliby, przecież on nie ma najmniejszych szans na to, żeby wygrać ten wyścig o fotel prezydencki. Tymczasem się zmieniło. Wszyscy politycy, z którymi rozmawiałem w Waszyngtonie, nikt wówczas nie dawał mu żadnych szans na wygraną. No to co się stało? Dziękuję bardzo za to bardzo złożone pytanie. Myślę, że tutaj Chris trochę dotknął tego problemu, to znaczy ta przepaść między Waszyngtonem, lobby waszyngtońskim i tym, co się dzieje wreszcie kraju. Nie jestem Amerykanką, ale jako Europejka widzę implikacje tych wyborów, tej kampanii w prezydenckiej w kontekście mojego kontynentu. Pokrótce mówiąc, to, co się dzieje w tej chwili w Ameryce, to, co daje powody rozwojowi trumpizmu, to jest to, co dzieje się również w Europie, czyli popularność, rosnąca popularność ruchów populistycznych, która jest napędzana rozczarowaniem, zawodem, tym, że ludzie czują się zawiedzeni przez globalizację, że trzeba zapełnić gdzieś tę przestrzeń pomiędzy elitami podejmującymi decyzje, a zwykłym człowiekiem, społeczeństwem, czyli poczucie bezsilności, które w tej chwili nie jest już tylko wyłączną domeną tych ludzi, którzy też wspierali Sandersa. Sandersa zauważam, ponieważ są takie podobieństwa między Bernie Sandersem a Trumpem. Zatem tak naprawdę chodzi o to, żeby wyciągnąć rękę do tych Amerykanów, którzy czują, że nikt ich nie słuchał. Mają poczucie, że nikt ich nie słuchał. I myślę, że mamy takie podobieństwo tutaj między tą sytuacją amerykańską a Europą. I Chris też wspomniał o innej ważnej kwestii. Mianowicie mamy taką rzeczywistość powojenną i system, który wtedy powstał w Stanach Zjednoczonych. To jest już u schyłku. I tak samo jest to ten system u schyłku w Europie. Mówimy tu o prawicy, o lewicy, o prawej, lewej stronie sceny politycznej, demokratach, republikanach, czyli taka implozja ma miejsce. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie odpowiada na potrzeby młodych ludzi, młodych pokoleń, mediów społecznościowych, tych zmian oraz oczekiwań, ponieważ oczekiwania są już inne. Szczególnie oczekiwania klasy średniej oraz młodszego pokolenia. Ludzie młodzi nie otrzymają tego, co mają ich rodzice, czy na przykład bezpieczeństwa zatrudnienia w Europie, nie będą więc też głosować na te partie, które kiedyś wybierali ich rodzice. Czyli jest taka zmiana, taka znacząca zmiana, ale widzę też pewne podobieństwa między tym, co się dzieje po drugiej stronie Atlantyku i co się dzieje w Europie, czyli te malejące oczekiwania pewnej części obywateli, przedstawicieli pewnego pokolenia. A czy pan profesorze widzi jakieś podobieństwa między polityką amerykańską a tym, co się dzieje w polityce europejskiej? Czy mówimy o tym samym trendzie, który wspomniała Judy, czyli o ludziach, którzy nie są zadowoleni z obecnego systemu politycznego i szukają tak zwanej trzeciej drogi? Oczywiście wiem, że to jest zakorzenione w brytyjskiej polityce pojęcie, ale jest to swego rodzaju trzecia droga, czyż nie? Tak, uważam właśnie. Zgadzam się tutaj z tym, o czym była mowa, że w tej zachodniej, na zachodniej półkuli mamy oczywiście tych zwolenników Brexitu w Zjednoczonym Królestwie, mamy też ruch niezadowolonych we Francji, w Niemczech mamy partię wolności, i myślę, która ma spore poparcie, jak ma taką partię, i myślę, że to
tutaj mamy partie, które na przykład, których polityczną agendą jest eurosceptyzm, czy też sprzeciw wobec imigrantów, one mają teraz otwartą drogę do działania i to widać też również w Europie Środkowo-Wschodniej. Widzimy na przykład rosnącą siłę radykalnych, populistycznych partii, kwestionowanie w otwarty sposób pewnych fundamentalnych wartości demokracji liberalnej. I myślę, że powodem tego stanu rzeczy, gdybym miał oczywiście ustosunkować się do tego w sposób zdecydowany, pewnie oczywiście zasługiwałbym wówczas na Nagrodę Nobla, ale jest to coś, co trudno jest nam w tej chwili dokładnie zidentyfikować i pojąć. Faktycznie wpływ globalizacji ma znaczenie, polega ono na tym, że mamy taką rosnącą przepaść, rozdziew pomiędzy tymi, którzy zyskują na globalizacji i tymi, którzy na niej tracą, oczywiście ekonomicznie. To nie jest tak, że ludzie biednieją, ale niektórzy są w pewien sposób w pułapce. Ich szansa, ich możliwości, żeby z tej matni się wydobyć, nie są największe. I są jednocześnie bardzo świadomi tego, że ich sąsiedzi, na przykład w krajach ościennych, są bogatsi, że ich zamożność rośnie. I stąd powód do niezadowolenia społecznego. W niektórych krajach mają miejsce takie sytuacje. Na przykład 8 lat wzrostu gospodarczego i oczekiwałoby się, że po 8 latach ciągłego wzrostu gospodarczego, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w zachodnim świecie, który na przykład nie radzi sobie tak dobrze jak ten kraj. Ten kraj, który sobie dobrze radzi i ma wzrost, będzie miał jakąś nagrodę w kontekście ekonomiczną z tego tytułu. Ale ludzie głosują właśnie na zmianę. Głosują na zmianę, ponieważ ten rozdziew i tak się powiększa. Ludzie nie są w stanie ruszyć z miejsca. Myślę, że to jest częściowo odpowiedź na to pytanie. Zaczęliśmy troszkę mówić o wpływie na przykład mediów społecznościowych na to, co się dzieje, tej przestrzeni społecznej. Oczywiście nie będziemy winić mediów społecznościowych, czy w ogóle mediów za to, co się teraz dzieje, co ma teraz miejsce, ale przecież żyjemy w dobie nieustającej komunikacji, co oznacza, że każdy może tak naprawdę przejąć rolę dziennikarza i te populistyczne idee mogą natychmiast trafić do sieci, do tej przestrzeni publicznej. W większości właśnie są takie kraje, których na przykład się wspiera karę śmierci, albo ludzie nie chcą na przykład, żeby do ich kraju przybywali uchodźcy. W przeszłości, kiedy nie było mediów społecznościowych, jeśli ktoś miał na przykład skrajne takie poglądy populacyjne, to te poglądy byłyby przefiltrowane przez pierwszego redaktora, drugiego redaktora, tak żeby były podane w jakiejś bardziej umiarkowanej formie. Już tak nie ma obecnie i to ma wpływ na polityków, którzy również sami ulegają tym wpływom, bo to jest tak, że politycy w tej chwili napędzani są tą chęcią wygranej, a jakimi środkami to osiągną, jakie zasady będą im tym przyświecać, to już nie jest istotne. I myślę, że to jest rzeczywiście bardzo przykre i szkodzi życiu publicznemu. W ten sposób będziemy rozmawiać o tym, o czym Państwo chcecie, żebyśmy rozmawiali, a nie o tym, o czym ja chcę, żebyśmy rozmawiali. Proszę podnieść rękę, mamy mikrofony na sali, także zobaczę Państwa, jest dosyć ciemno, ale zobaczę Państwa. Proszę trzymać rękę w górze i oddam Państwu głos wtedy. Microphone to you so that you can ask the question. Chris, jeszcze miałbym takie pytanie do ciebie, ponieważ wspomniałeś o tych podobieństwach między Donaldem Trumpem a Bernie Sandersem, w tym sensie, że wyniósł ich na wyżyny ten gniew społeczeństwa. Zatem, co tak naprawdę się nie wydarzyło, czego zabrakło w poprzednich wyborach w planach tych ludzi, którzy zarządzali partią, ponieważ wszyscy teraz ci w tej kampanii, wszyscy przedstawiciele establishmentu, kandydaci uosabiający establishment zostali wykluczeni z tej kampanii. Trump reprezentuje ludzi, którym nie, nie,
dowiedzieli się najlepiej, albo którzy myślą, że tak jest, że są gdzieś tam na bocznicy, na marginesie. A przecież Trump jest człowiekiem, który w żaden sposób nie uosabia porażki życiowej, bo jest bardzo bogaty. No tak, rzeczywiście, to jakby tutaj, ja postaram się odpowiedzieć na to jedno pytanie, które de facto jest dwoma pytaniami. Zgadzam się. Martwię się czasami, że populizm rzeczywiście jest, rozwija się jakoś tam w Stanach Zjednoczonych, ale nie wiem, czy to do końca jest źle, bo populizm to nie zawsze jest neonazizm. Populista nie oznacza, że jest od razu przedstawicielem skrajnej prawicy czy rasistą. To jest coś, co mnie osobiście frustruje. W Ameryce historia populizmu jest ugruntowana na początku XIX wieku. Mieliśmy taką partię populistyczną, kilka wersji partii populistycznych, na przykład Kennedy również przecież był prezydentem, który dobrze sobie poradził, szczególnie na środkowym zachodzie, skąd ja pochodzę, właśnie unosząc się tej fali populizmu. Czyli populizm to nie jest żadna nowość, żadne nowum w naszym kraju. Ale na przykład weźmy Chiny. I mamy taką grupę ludzi w Chinach, którzy również są wściekli, rozgniewani, sfrustrowani. I żyłem, mieszkałem w Chinach, wiem, jak to wygląda. W mediach również o tym jest mowa, donoszą o tym media. No więc jest coś takiego jak populizm. Możemy oczywiście uznać, że to jest pejoratywne zjawisko, ale możemy też podjąć inną decyzję. Ja uważam, że to jest takie uwarunkowanie ludzkiej natury. Jeżeli ludzie nie są szczęśliwi z tym, co mają, nie patrzą z nadzieją w przyszłość, mają negatywne takie podejście do tego, co się dzieje, to może są właśnie wówczas narybkiem populistów. No i rzeczywiście Trumpowi udało się wykorzystać tę frustrację. Mamy coś takiego, może nie tyle jako ruch społeczny, ale jest takie poczucie w Ameryce i po prawej, po lewej stronie, w centrum, w średniej klasie, w klasie pracującej, poczucie frustracji i rozczarowania własnym życiem, ale to się ogniskuje na Waszyngtonie. Ta frustracja ogniskuje się na Waszyngtonie. Oczywiście politycy zbierają największe cięgi, ale także i biurokraci, lobbyiści, też te media głównego nurtu, media skupione wokół Waszyngtonu, bo to jest małe miasto, kilka milionów ludzi, wszyscy razem się trzymają, świetnie sobie żyją, mają ekskluzywne restauracje, dostają sowite wynagrodzenie, ale no, kogo oni reprezentują? 3 miliony ludzi w Waszyngtonie, Ameryka 300 milionów ludzi. Porównajmy to sobie, czyli 1% i 99%. Czyli jest takie poczucie w Ameryce, że nie słucha się zwykłych obywateli. Bywałem często w Niemczech i Niemcy to tacy umiarkowani ludzie, centrowi, którzy martwią się oczywiście o kryzys imigracyjny i mają wrażenie, ci ludzie, że nie mają nic do powiedzenia. Bo jeżeli się powie coś przeciw imigrantom w Niemczech, to dostaje się etykietę neonazisty. Naprawdę. Nawet moi znajomi, którzy są centrowi, dostają takie etykietki, tak są szufladkowani, jeżeli wypowiedzą się przeciwko imigrantom w ich kraju. Więc można dostać właśnie etykietkę rasisty, neonazisty. Większość Amerykanów to są ludzie, którzy wierzą w równość wszystkich obywateli. Nieważne dla nas, skąd pochodzisz, co robisz, jak wyglądasz, jeżeli płacisz podatki, jeżeli mówisz po angielsku, jeżeli starasz się zintegrować i pracować ciężko, to przyjmujemy cię do naszej społeczności. A więc skąd te etykietki? Nazista, neonazista, rasista. Więc Bernie Sanders oczywiście bardziej odpowiada oczekiwaniom lewicy liberalnej, którzy są sfrustrowani również tym, co się dzieje w kraju. No ale ci, którzy są gdzieś tam w centrum, oni czują się pozostawieni samym sobie. I gdybyśmy teraz przeprowadzili taki sondaż w Ameryce, gdybyśmy zatrzymali się każdego dnia w 4 różnych miejscach, zapytali się 10 osób, czy podoba ci się to, co dzieje w Waszyngtonie, prawdopodobnie 80%.
90% odpowiedziałoby, że nie podoba im się, ale gdybyśmy zadali pytanie, czy cieszy cię to, że jesteś Amerykaninem, to na to pytanie odpowiedź padłaby tak, cieszę się, jestem z tego dumny. Czyli Amerykanie zawsze znajdują jakiegoś chłopca do bicia i zwykle są to politycy i szczególnie teraz tą winą obarczają Waszyngton. Jeżeli chodzi o możliwą politykę zagraniczną prezydenta Trumpa, jeżeli zostanie oczywiście wybrany do prezydenta, wiemy bardzo wiele o Hillary Clinton, wiemy czego możemy się po niej spodziewać, ale Trump, nie wiemy o nim za wiele i ciekawa jestem, czy mogą Państwo nam powiedzieć, co się może stać, jak będzie wyglądała polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po wyborach. Dziękuję bardzo za to pytanie. Tak naprawdę sama nie wiem, czego możemy się po Hillary Clinton spodziewać, jeżeli ona by wygrała. Wracając do Trumpa. Jeżeli chodzi o Trumpa, to kilka dosyć krytycznych uwag wypowiedział na temat NATO i oczywiście mówi o zagrożeniu dla Ameryki i tak dalej, ale oczywiście wiadomo, że ten sojusz sprzyja interesom wszystkich członków, ale to, co mówi Trump o Europie jest słuszne, ponieważ okazuje się, że Europejczycy nie zadbali tak naprawdę o swoje bezpieczeństwo. Wielu sekretarzy do spraw obrony, czy ministrów do spraw obrony po prostu odpoczywa na laurach i będzie twierdziło, że społeczeństwo jest bezpieczne. Ale okazuje się, ale że Ameryka powinna pomóc. Ale chyba Donaldowi Trumpowi to się nie za bardzo podoba i chyba każdy, kto dojdzie do władzy, będzie pamiętał, jak Europejczycy śmiali się z Ronalda Reagana. I jeżeli Trump wygra te wybory, to może okazać się, że pierwszy rok będzie trudny do przewidzenia, bardzo nieprzewidywalny. Wszystko zależy oczywiście od tego, jakiego doradcę będzie miał do spraw obrony, co będzie w Pentagonie i tak dalej. I oczywiście również od Ameryki będzie zależało i od jego samego, jaką politykę będzie chciał prowadzić. I Europejczycy będą również musieli przemyśleć strategicznie swoją politykę bezpieczeństwa. Cały czas czekamy na globalną politykę bezpieczeństwa i również Pogrini od dawna już czeka na jakieś konkretne rozwiązania. Cały czas mamy jeszcze zagrożenie Brexitem, mamy również brak polityki, również w odniesieniu do krajów bałkańskich, które są naszym podwórkiem, że tak powiem. Mamy również miliardy pakowane do Turcji i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że bez względu na to, kto wygra w Waszyngtonie, należałoby się spodziewać zwiększonej presji ze strony Ameryki na Europę. Bez względu na populizm, nie możemy oskarżać populizmu i tylko liderów w Brukseli, ponieważ można stwierdzić, że oni za mało działają, za słabo działają. Pytanie sali Anna Murdoch. Niezależna pani naukowiec. Bardzo zaciekawiło mnie to, co Państwo powiedzieli o frustracji, o tych oskarżeniach o faszyzm, o nacjonalizm i tak dalej, i tak dalej. Ale moja uwaga byłaby taka, czy to jest możliwe, że z postawy Trumpa w stosunku do imigracji, również oskarżanie przez niego imigrantów o wszystkie zła tego świata, czy to może być reakcja na tę ekstremalną wersję poprawności politycznej, która panuje w Ameryce już od dłuższego czasu? Jak Państwo sądzą? Myślę, że w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście mamy za dużo poprawności politycznej i mamy w tej chwili pewien odwrót. Ludzie są tym zmęczeni. Mam znajomych, którzy są czarni i wszyscy moi czarni znajomi mówią, jesteśmy czarni, nie mówię, jesteśmy Afroamerykanami. Może 20 lat temu było to oczywiście nowym pomysłem i takim właśnie poprawnym i politycznym, ale wszyscy moi czarni znajomi mówią, a jestem czarny. I dlatego nie mówimy, a jestem Amerykaninem pochodzenia kaukaskiego. Mówimy, że jestem po prostu biały. Tak, albo nie mówię, że jestem ze Szwajcarii.
Szwajcarii, moi przodkowie przyjechali i tak dalej, i tak dalej. Mamy również te dążenia do wyrównania płci i tak dalej. I również nie kończy się to tylko na wskazaniu, z której toalety powinni korzystać panowie lub panie. I oczywiście chcemy powiedzieć, że jesteśmy Amerykanami. Wszyscy nie chcemy tak naprawdę żadnych dodatkowych etykiet. Myślę, że częściowo urok Trumpa polega na tym, że nie mówię, że on jest przeciwko wszystkim, ale on rozgrywa te wszystkie sentymenty w całej Ameryce, wszystkie nastroje społeczne w kwestiach takich, o których ludzie nie myślą albo nad którymi się nie zastanawiają, a on je podnosi i wskazuje bardziej konserwatywną drogę, nie aż tak centrową, przepraszam. Czy odpowiedziałam na Pani pytanie? Może wróćmy jeszcze do polityki zagranicznej, ponieważ sądzę, że to jest chyba najważniejsza rzecz, która może mieć wpływ na Europę i również na Polskę w tych wyborach. Jak Państwo sądzą o polityce zagranicznej Trumpa? Są oczywiście jakieś plotki na temat tego, jak może wyglądać zespół, na przykład Richard Hasby, potencjalny kandydat na sekretarza stanu. Co mogą Państwo powiedzieć? Gdyby to był Richard Hans, to bym dobrze spał, miałbym spokojną głowę. Ale Richard Hans jest bardzo umiarkowanym republikaninem ze starej szkoły. Bardzo taki rozsądny, neutralność się stara zachować, jest naukowcem, ale osoby, które angażowały się w kampanię Trumpa, jeżeli chodzi o aspekty polityki zagranicznej, to są osoby znacznie mniej umiarkowane. Już nie pamiętam w tej chwili wszystkich nazwisk, ale są to osoby, które opowiadały się za na przykład zbliżeniem z Putinem, na przykład za zamykaniem granic przed dowolnymi uchodźcami, wszystko jedno jakimi, koncentrowali się na przykład na wyjściu z NAFTA i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem pewien, czy mam dostateczną pewność co do tego, co zrobi Trump, czy pójdzie w ślady George'a W. Busha po wyborach, czy wybierze takie osoby, powiedzmy, bezpieczne, bo czasami okazuje się, że myśleliśmy, że ktoś był radykałem, a okazuje się, że tak naprawdę był zawodowcem, był tą bezpieczną opcją, czy wprawionym profesjonalistą, czy naukowcem zajmującym się polityką zagraniczną. Więc możemy obawiać się, że Trump podejmie nieoczekiwane decyzje i możemy obawiać się, gdzie go zabierze ta fala populizmu, na której płynie w tej chwili. W tej chwili chyba wypłynęliśmy tak naprawdę na nieznane wody. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to myślę, że powinniśmy wiedzieć, że demokraci i republikanie mają swoje poglądy na temat polityki krajowej i zagranicznej. W polityce krajowej te dwie partie bardzo silnie ze sobą walczą. Nie mamy tutaj bardzo wiele zbieżności, jeżeli chodzi o edukację, ochronę zdrowia i tak dalej. Natomiast w polityce zagranicznej, bez względu na to, co się mówi w trakcie kampanii, to czy republikanie, czy demokraci będą mniej więcej w 95% opowiadali się za tym samym. Chcemy być po prostu numerem jeden na świecie, lubimy mieć sojuszników i przyjaciół, chcemy osiągnąć wzrost gospodarczy i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że w polityce zagranicznej, bez względu na to, kto wygra te wybory, to będzie to bardzo zbliżone. Jeżeli chodzi o NATO, bez względu na komentarze Trumpa, myślę, że będzie to
cały czas trwały sojusz, nie mam co do tego wątpliwości. I oczywiście jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale nie słyszę, żeby Amerykanie skarżyli się na NATO i na to nie mamy żadnych powodów, żeby wychodzić z NATO. Mamy sojusze, mamy przyjaciół i jest to nasz sposób wywierania wpływu na świecie. Więc myślę, że i Clinton, i Trump pozostaną w NATO, ponieważ w ten sposób Ameryka może wpływać na świat. Amerykanie jako naród, obywatele mają jednak poczucie pewnego zmęczenia, że są tym policjantem świata. I to jest taka rola, o której się często mówi. Mamy już chyba z 15 lat, tak naprawdę już nie wiem ile lat w Iraku czy w Afganistanie jesteśmy zaangażowani. Mamy takie poczucie zmęczenia. Straciliśmy 10 tysięcy żołnierzy, 10 bilionów dolarów. Straciliśmy w tym regionie, w porównaniu do sytuacji, która była 20 lat temu i jest teraz gorzej. Wszyscy Libijczycy, Syryjczycy, Irakijczycy i tak dalej zgodzą się, że w tej chwili ich region jest znacznie mniej stabilnym miejscem niż był kiedyś. Niestety bardzo często o tym zapominamy, więc Ameryka jest bardzo często zmęczona już tym zaangażowaniem i wszyscy mówią, o już tyle lat, tyle pieniędzy na to wydaliśmy i czy poświęciliśmy, a cały czas mamy tam chaos. Myślę, że Stany Zjednoczone jednak będą trzymały się tej roli, ponieważ wiemy, że Bliski Wschód sytuacja nie przedstawia się tak, jak oczekiwaliśmy do tej pory. Mówimy również o granicy Polski z Rosją na przykład, czy z Unii z Rosją. Mamy również tu członków NATO, takie jak Polska, czy Estonia, czy Litwa, czy Łotwa. I są obawy, że Putin może zagarnąć część terytorium, ale oczywiście to się nie stanie. NATO z drugiej strony jest zbyt daleko, żeby pomóc Ukrainie. Myślę, że co najmniej 10 lat nie ma na to szansy. Ale myślę, że chciałbym zaoferować coś w rodzaju takiego zapewnienia, że bez względu na to, kto wygra, to polityka zagraniczna zbytnio się nie zmieni. Nie chcę teraz komentować, ale mamy tu pytanie. Tak, proszę bardzo. To zmęczenie, to jest bardzo silny aspekt w tej chwili i zmęczenie byciem policjantem świata. Ameryka chce niemniej jednak zostać numerem jeden. A nie ma teraz już teraz konkurentów, na przykład rosnąca rola Chin w ostatnim czasie. Nie wspominali Państwo, dyskutując o polityce zagranicznej, ale administracja Obamy zrobiła takie przesunięcie w stronę Azji. Czy nie jest tak, że USA w tej chwili styka się z innymi wyzwaniami, w szczególności jeżeli spojrzymy na Bliski Wschód i że Chiny nie są aż takim wielkim problemem? Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, chociaż tutaj sponsoruje mnie Ameryka w ten czy w inny sposób, ale nieoficjalnie, tutaj nie wypowiadam się oficjalnie w niczym imieniu, tylko we własnym. Myślę, że w najbliższych 10 latach główne dwa problemy to jest Chiny dla Stanów Zjednoczonych i terroryzm. W czasie II wojny czy zimnej wojny Rosjanie czy Związek Radziecki mieli bardzo wielką armię, czyli to był taki człowiek z wielkimi mięśniami, ale z małymi nogami. Później była wielka armia i słaba gospodarka. I jeżeli popatrzymy, ile Rosjanie sprzedają samochodów, czy telefonów komórkowych, czy telewizorów na świecie. Nie, Rosjanie bardzo mało produkują. Cały czas mają dzisiaj słabą gospodarkę. Nie wiedzieliśmy o tym wcześniej. Państwo nie wiedzieli o tym wcześniej. Wszyscy myśleli, że Związek Radziecki ma bardzo silną gospodarkę. Teraz dopiero to wiemy. Teraz wiemy, że te nogi, na których ten kolos stał, były bardzo cienkie i słabe, ale w 60-tych latach nikt tego nie wiedział. Myślę, że niektórzy z naszych analityków, sowietologów jeszcze w latach 60-tych wspominali o tym, ale myśmy
mieli takie przekonanie, że musimy się liczyć ze Związkiem Radzieckim. Rosję w tej chwili patrzę w ten sposób, które jest ona uzależniona od surowców, od cen na ropę i na gaz. Mamy w tej chwili bardzo wiele ropy na świecie i ceny bardzo ostro spadły i na pewno nie wzrosną radykalnie. I oczywiście Rosjanie mogą być angażowani w Syrii, czy mogli zagarnąć Krym, ale oni po prostu nie mają pieniędzy, żeby prowadzić tę wielką armię i prowadzić te wszystkie konflikty. Po prostu ich na to nie stać. Mogą mieć pragnienie, żeby budować wielką Rosję, ale nie mają gospodarki, która mogłaby wesprzeć te dojrzenia i żeby wykroczyli poza to, co robią teraz. Oczywiście specjalizują się w dezinformacji, w rzucaniu różnych haseł w stronę ludzi, ale zobaczymy, co się będzie działo. Czy nie boją się państwo silnego przesunięcia w polityce zagranicznej? Chodzi mi o przesunięcie, którego nie oczekiwalibyśmy od innych kandydatów. Myślę, że w ciągu najbliższych lat będziemy koncentrowali się na Chinach. Nigdy nie mieliśmy aż takiego konkurenta. W Chinach ceni się edukację. Mają oni taką hybrydową wersję kapitalizmu. Mamy pierwszą generację Amerykanów i drugą generację globalnego kapitalizmu w Chinach. Mamy tutaj pewne powtórzenie tej sytuacji. Mamy oczywiście więcej Chińczyków niż Amerykanów na świecie i oczywiście ci Chińczycy nigdy nie znikną z planety i oni rozwijają swoją gospodarkę. Musimy wiedzieć, jak zagrać z nimi w tę piłkę nożną i jak ich pokonać. I jak musimy wspólnie zwalczać globalny terroryzm, czy muzułmański terroryzm, jeżeli nawet nie jest globalny. Jest to tego typu problematyka. Nie wiem, jak możemy zwyciężyć, ale musimy jakoś sobie poradzić z tymi zagadnieniami. Myślę, że to jest zadanie na najbliższą dekadę i nie odwracamy się od Europy, ale musimy również patrzeć na te inne zagrożenia i na konkurentów. Two more questions. Gdyby jednak Trump po dojściu do władzy wywrócił swoją politykę zagraniczną do góry nogami, to czy jest jakaś siła w Stanach Zjednoczonych, jakaś grupa, która by go stopowała? Bo słyszałem, że na przykład Sąd Najwyższy mógłby jego decyzję stopować. Ale wtedy co byłoby? Całkowity, że tak powiem, maraz. Dziękuję. Bardzo dobre pytanie pan zadał i poniekąd już pan na nie odpowiedział. Nasza konstytucja z 1776 roku ustanawia równowagę, trójpodział władz, czyli mamy władzę wykonawczą, prezydenta, władzę kongresu i władzę sądowniczą, czyli sądy. I zawsze to zapobiega sytuacji, kiedy pojawiłby się jakiś król czy dyktator. I oczywiście mamy ten system wzajemnej kontroli pomiędzy poszczególnymi gałęziami władz. Nie sądzę, żeby Trump się w ten czy w inny sposób posunął do jakichś radykalnych kroków. Wiem, jak wyglądają amerykańscy politycy, jak wyglądają wybory. Amerykanie są nieco cyniczni w tym sensie, że wiedzą, że politycy coś innego mówią w czasie wyborów, a jak już się dostaną na Kapitol, to wtedy robią zupełnie coś innego. Jest tak, że Trump mówi pewne rzeczy, które zaogniają konflikty czy opinie, dlatego że chce wygrać, że chce być może później otoczyć się dobrymi doradcami i tak dalej. Myślę, że nie będzie aż tak się śpieszył, żeby strzelać na przykład, jak to się wydaje w chwili obecnej, ale może oczywiście mieć bardzo radykalną politykę zagraniczną, ponieważ nie mamy w polityce zagranicznej tego systemu trójpodziału władz czy jakiejś innej wzajemnej kontroli. Tak, to prawda. W naszej konstytucji, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i o wpływ wojska, to tutaj prezydent ma znacznie większą władzę i może działać według własnego uznania. Wszyscy prezydenci zawsze konsultowali się z kongresem i bez
bez wątpienia również ze swoimi doradcami. Jeżeli Trump wygra, gdyby wygrał, to sądzę, że on jest przyzwyczajony do podejmowania poważnych decyzji. Jest miliarderem, bardzo wiele ma pieniędzy i bardzo wiele poważnych decyzji w życiu podjął. Nie jest to pan, który codziennie chodzi do sklepu po zakupy spożywcze, ale podejmuje ogromne decyzje inwestycyjne. Pracuje z ogromnymi grupami ludzi, jest przyzwyczajony do negocjowania na wysokim szczeblu. To są oczywiście te transakcje w sektorze nieruchomości, ale nie tylko. Myślę, że nie czułby się zbyt źle, jeśli chodzi o negocjacje z innymi przywódcami. Jak on tyle złożył obietnic elektoratowi, no, co uda mu się osiągnąć, ile uda mu się spełnić z tych obietnic. No, to dotyczy wszystkich polityków, oczywiście nie w Polsce. No tak, ale oczywiście są to obietnice, kiełbasa wyborcza, potem nic z tego nie wynika. To jest prawda, która dotyczy wszystkich polityków, ze wszystkich partii, czyli składamy jakieś obietnice, a później niekoniecznie ich dotrzymujemy. Jesteśmy wybrani na wysokie stanowisko, jedziemy do Waszyngtonu, a potem nie spełniamy tych obietnic. Natomiast w tym przypadku jest troszkę inaczej, dlatego że tutaj zmieniane są tak naprawdę reguły gry, jeżeli chodzi o dyskurs polityczny, który się odbywa. I może nie używajmy tego słowa populizm, ale mówimy tutaj o takiej nowej fali tych ludzi, którzy wspierają właśnie Berniego Sandersa czy Trumpa. Czyli mamy Biały Dom. To nie jest tak, że tak naprawdę Trump może wszystkiego bronić, o czym mówił podczas kampanii prezydenckiej, ale może tak naprawdę kwestionować pewne założenia, które później będą weryfikowane, kiedy już trafi do Białego Domu. Jeżeli chodzi o Waszyngton, o okręg waszyngtoński, to mamy oczywiście rząd, mamy biurokrację, mamy tę grupę specjalnych interesów. Mówimy tutaj o takiej ogromnej maszynie i tak naprawdę niemożliwe jest, żeby ktokolwiek tutaj ją to zmienił, sposób, w jaki ona funkcjonuje. Nawet gdybyśmy mieli jakąś dyktaturę, nawet gdyby nie było kongresu, nawet gdyby nie było systemu sądownictwa, i tak ta maszyna będzie wciąż w ten sam sposób działała, bo mówimy to o takim poziomie biurokracji, że wczoraj o tym rozmawiałem ze studentami. Nawet gdybym był dyktatorem, to prawdopodobnie też nie dałbym rady uporać się z tą maszyną, ponieważ mówimy tutaj o takim bezwładzie, o takiej inercji, która tam panuje, i trudno jest coś tutaj zmienić, nawet jeżeli jest się Donaldem Trumpem. Zatem mamy tak naprawdę bardzo dużą liczbę osób w Waszyngtonie, duża większość, znakomita większość Amerykanów, którzy przecież nie mieszkają w Waszyngtonie i są sfrustrowani, są rozgniewani, ale są też ludzie w Waszyngtonie, którym się podoba status quo, ponieważ na tym zbijają fortunę, czyli mamy tutaj grupy nacisku, lobbystów, bardzo sowite płace, duże pieniądze, im zależy na tym, żeby utrzymać ten stan rzeczy. I tutaj trudno będzie to zmienić. To są ludzie, którzy opierają się zmianą, opierają się reformom. We have a question from the audience. My name is Marzena Żakowska. Nazywam się Marzena Żakowska i jestem przedstawicielką Krajowego Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałabym tutaj poprosić Państwa o jakąś taką ocenę programu Donalda Trumpa, żeby może szybko przejść przez podstawowe punkty tego programu, które on prezentuje podczas swojej kampanii, ale także w porównaniu z kampanią i z programem prezentowanym podczas kampanii prezydenckiej przez jego przeciwniczkę Hillary Clinton, ponieważ jeżeli chodzi o kampanię Clinton, to jest ona nieco kontrowersyjna. Podobnie można powiedzieć o kampanii Donalda Trumpa. Chciałabym, żeby Państwo mogli wskazać na pewne kwestie, pewne punkty, które wywołują Państwa sprzeciw w programach tych kandydatów do fotela prezydenckiego, a które mogą mieć największą wartość w kontekście przyszłości, w kontekście rozwoju gospodarki i wzmocnienia atutów politycznych Stanów Zjednoczonych. Well,
I think when it comes to the program of Hillary Clinton, myślę, że jeżeli chodzi o program Hillary Clinton, szczególnie kiedy mówimy o tej zagranicznej polityce bezpieczeństwa, to jest on bardzo dobrze skonstruowany, klarowny, przejrzysty i wiemy, jakie są tutaj główne punkty najważniejsze tego programu, ponieważ ona również podczas swojego wystąpienia o tym mówiła i twierdziła, że przede wszystkim będzie starała się utrzymać zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w światowe kwestie w różnych zakątkach świata. Myślę, że to może być dość kluczowy element jej kampanii, żeby właśnie Stany Zjednoczone nie koncentrowały się na swojej sytuacji wewnątrz kraju, na swojej prywacie, tylko żeby były zaangażowane w różnych obszarach świata. Oczywiście można tutaj podjąć pewną krytykę tych założeń, no ale wystąpienia to wystąpienia. To są tylko wystąpienia. W tym samym czasie Donald Trump mówi światu, jaka jego będzie polityka zagraniczna i ona stoi jakby w opozycji do tego, co mówi Clinton. Mamy takie urywki, skrawki tych populistycznych planów, czyli na przykład kiedy nazywa sędziów Sądu Najwyższego Meksykanami, kiedy obiecuje zamknięcie granic, wstrzymanie imigracji, wycofanie się z NATO. Nie wiem tak naprawdę, co tutaj mówił nam senator, że to stwierdził, że to nie jest do końca poważne, że być może nie jest to, nie przekłada się to na realną politykę, jaką on będzie potem realizował, no ale na razie tak to brzmi. Richard Hansen również jest tutaj uwzględniany jako ktoś, kto będzie elementem administracji nowego prezydenta i to może budzić nadzieję. Natomiast tak naprawdę gdyby Richard Hansen miał mieć prawdziwą władzę, to prawdopodobnie moglibyśmy znowu wrócić do rządu zdrowego rozsądku. Są tutaj takie punkty, z którymi się nie zgadzam, z którymi się zgadzam i to mówię o obu programach politycznych obu partii. Zostawiłem demokratów na rzecz republikanów z tego powodu, że ja po prostu już pewne rzeczy nie wierzę. Kiedy byłem młody, byłem tak naprawdę demokratą, byłem bardzo liberalny, no, kiedy jeszcze studiowałem na uniwersytecie. Potem poszedłem bardziej w stronę konserwatywnego demokrata, teraz jestem republikaninem. Ale tak naprawdę ja po prostu już nie wierzę, że rząd może rozwiązać wszystkie problemy Amerykanów i całego świata własnymi rękami. Wierzę w mniej regulacji. Jest zbyt wiele tych regulacji, zbyt wszystko jest zbyt zarządzane, zbyt uregulowane, szczególnie jeżeli chodzi o mikrofirmy, mikrobiznesy. Uważam, że kiedy mówimy na przykład o kwestiach zabezpieczenia społecznego i o demokratach i porównajmy to z Europą, w Europie zabezpieczenie społeczne to są emerytury, to jest ubezpieczenie zdrowotne, a w Stanach Zjednoczonych to są dwie różne kwestie. To są dwie różne kwestie, czyli mamy zabezpieczenie społeczne, które jest dla osób zubożałych, które nie są w stanie sobie same poradzić i wtedy rząd daje mieszkanie komunalne i jakiś zasiłek. Ja się tutaj nie zgadzam z demokratami. Uważam, że stworzyliśmy właśnie pięć generacji już mamy tutaj do uwzględnienia. Pięć pokoleń, które tak naprawdę nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem. Więc tutaj nie zgadzam się w tej kwestii z demokratami i z ich polityką. Natomiast jeżeli chodzi o republikanów i Trumpa, to jak już mówiłem, jestem dość konserwatywny, jestem republikaninem, ale uważam, że tak naprawdę to dzięki imigrantom Ameryka jest takim fantastycznym narodem. Ja mam przodków, którzy przyjechali do Ameryki ze Szwajcarii. Mamy też oczywiście Polaków, którzy są też silnie reprezentowaną diasporą w Stanach Zjednoczonych. Więc Stany Zjednoczone są tak naprawdę takim konglomeratem wielu różnych nacji. I to są tacy imigranci, którzy przybyli tam legalnie.
Więc ja się nie zgadzam tutaj z Donaldem Trumpem, który taką ma surową, rygorystyczną politykę wobec imigrantów. Moje miasto rodzinne, czyli Kansas, to jest taki dobry przykład tego, o czym mówię. Większość to Meksykanie, czy też w ogóle ludzie o pochodzeniu z Ameryki, pochodzący z Ameryki Łacińskiej, ale oni przyjechali do Stanów Zjednoczonych z tego samego powodu, z tych samych przyczyn, które zawiodły mojego dziadka do Ameryki. Czyli przyjechali po to, by mieć więcej możliwości rozwoju, żeby polepszyć swoje życie. Podagle w godzinę mogli zarobić $15, czyli to lepsze życie było dla nich, ich to, co zostawiali za sobą. Oczywiście mówimy o tych, którzy przybyli legalnie. I myślę, że tutaj to jest tak naprawdę ta prawdziwy problem, prawdziwa kwestia sporna, jak rozwiązać te kwestie imigracji. Kwestia, która pojawi się przy wyborach. Prawda jest taka, że mamy w tej chwili od 10 do 12 milionów nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Ta liczba do końca nie jest jasna, to są dane szacunkowe. I mamy kilku takich skrajnych republikanów, którzy chcieliby tych wszystkich 10 milionów osób gdzieś odesłać, może nie do Meksyku. Natomiast to jest przede wszystkim niemożliwe logistycznie, fizycznie jest to niemożliwe. Po drugie, ci ludzie ciężko pracują i pracują w takich zawodach, których Amerykanie już nie chcą. Zatem to jest dla nich taka droga do tej zielonej karty. To nie jest jeszcze obywatelstwo, ale daje im możliwość legalnego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Zatem tutaj jest ten punkt sporny dla mnie osobiście, jeżeli chodzi o agendę Trumpa. Wielu republikanów też się nie zgadza właśnie z tym jego założeniem. Mam nadzieję, że odpowiedziałem tym sposobem na Państwa pytanie. Ja bym chciała tutaj jeszcze wrócić do tych implikacji zwycięstwa Trumpa w kontekście Europy. Jeżeli Donald Trump wygra, to jak to będzie na przykład rzutowało na Francję? Bo przecież mamy tam populistyczne ruchy, w całej Europie zresztą mamy ten takie odrodzenie ruchów populistycznych. I myślę, że to jest ten przekaz, który on wysyła Europie, że to może być coś, co będzie wykorzystane przez te ruchy, które mogą bezkarnie składać różne obietnice i później w wyniku składania tych obietnic mogą zyskać władzę, dorwać się do władzy. Myślę, że tutaj mówimy o takim szczególnym ładzie liberalno-demokratycznym, który powstał po 1945 roku. Amerykanie współtworzyli poniekąd zęby Unii Europejskiej i myślę, że to może zostać zagrożone. Ten specjalny sojusz, szczególny sojusz transatlantycki może być zagrożony. Mówię tutaj o takich szczególnym zachodnim demokratycznym sojuszu, który był przecież czymś, co przyciągało społeczeństwa obywatelskie, także spoza Europy, także spoza Ameryki. I to jest moja obawa związana z ewentualną wygraną Donalda Trumpa. Nazywam się Tomasz Morozowski. Judy, powiedziałaś dokładnie to, co ja chciałem powiedzieć. Właściwie to było moje pytanie. Myślę, że tutaj chciałbym wrócić do Chrisa, że jednym z priorytety Trumpa, gdyby wygrał, to byłby terroryzm, walka z terroryzmem i Chiny. Ale jeszcze mamy przecież różne inne kwestie, na przykład kwestie NATO, agresji militarnej. Pamiętajmy przecież, że chodzi o NATO, to nie mamy tutaj czegoś takiego jak militarna agresja, bo mamy też wojny hybrydowe. To jest dzisiaj sposób toczenia walk. Więc może tutaj możemy mówić o jakiejś dezintegracji tego projektu europejskiego, bo o tym mówiliśmy wczoraj podczas pierwszego panelu. Więc moje pytanie jest takie, czy nie uważacie, że to będzie największe niebezpieczeństwo, jeżeli prezydentem zostanie Donald Trump? Oczywiście biorąc pod uwagę to, o czym mówił w swojej kampanii, bo jeżeli będzie kontynuował w 95% obecną politykę Stanów Zjednoczonych już po tym, jak zostanie prezydentem, to nie ma takiego niebezpieczeństwa, ale przecież może też realizować te obietnice związane z polityką zagraniczną, które w tej chwili artykułuje podczas kampanii i to może być powodem do obaw tutaj w Europie i może to jest właśnie największe niebezpieczeństwo. Próbuję tutaj przemyśleć odpowiedź na to pytanie. Chciałbym odnieść się do wniosku, jakim podzieliła się z nami Judy.
Jaka jest ta definicja amerykańska liberalizmu? Troszkę inaczej ona wygląda niż ta w Europie. Od 15 lat ten liberalizm, jaki promujemy, to jest coś, co w naszym zdaniem, jeżeli nie będziemy tego kontynuować, to doprowadzi do końca świata. Ja tutaj troszkę się z tym nie zgadzam. Otóż moim zdaniem mamy 5 miliardów ludzi na świecie. Może inni ludzie też mają fajne pomysły na to, jak to ma wyglądać. Dajmy im szansę. Bo zawsze mówimy liberalna lewica. Natomiast przecież może są inne pomysły na to, jak rządzić światem. Może nie my musimy zawsze być za kierownicą. To ja nie w ten sposób myślałam o liberalizmie. Mówiłam o wartościach demokratycznych, o godności ludzkiej, o tych tradycyjnych wartościach, starych wartościach, które są spoiwem między Unią, a między Europą a Stanami Zjednoczonymi. O tym mówię. No bo tak jest trochę w Ameryce, że jeżeli nie jest się częścią tego establishmentu liberalnego, no to wtedy jest się gdzieś tam na bocznicy, wyrzucony poza nawias, nikt was nie słucha. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, no tak to wygląda. Więc to nie jestem tylko ja, nie tylko ja wyznaję taki pogląd. Dużo ludzi ma w tej chwili takie poczucie w Stanach Zjednoczonych, że się nie słucha, że nikogo nie obchodzi, co mają do powiedzenia. Nawet moi znajomi niemieccy, centrowi Niemcy też właśnie mają takie doświadczenia. Kiedy tylko kwestionują zasadność przyjmowania imigrantów, to dostają właśnie tę łatkę neonazistów czy rasistów. No ale ja mówię, może jest jakiś lepszy sposób na to, jakiś inny sposób. Trzecia droga. Nie wszystko musimy robić na starą modłę w tym własnym takim kręgu wzajemnej adoracji. Myślę, że też jeden z powodów, dla których lubię demokratów, jest to, że polityka, czy mówimy o polityce krajowej, czy zagranicznej, zawsze jest jakiś lepszy sposób na zrobienie czegoś. I Amerykanie są innowacyjni, są lepsi we wszystkim, bardziej innowacyjni we wszystkim. Są w stanie na przykład unowocześnić aparat telefoniczny od takiego z tradycyjną tarczą do takiego z klawiaturą. Więc umiemy robić rzeczy lepiej, bardziej innowacyjnie. Ja też uważam, że w przypadku polityki jest jakiś lepszy sposób. To, że coś zmieniamy, nie oznacza, że ta zmiana będzie na gorsze. Ta zmiana może być na lepsze. Spójrzmy na iPhone. Mam iPhone pierwszej generacji, drugiej, piątej generacji. Kiedy zmieniam swoje iPhony, upgrade'uję je, to wcale przecież nie oznacza, że to jest zmiana na gorsze. Raczej liczę na to, że będzie lepiej. Te nowe pomysły wypierają stare, bo są lepsze. I to samo dotyczy polityki. Dlatego lubię demokratów, ponieważ... Dlatego nie lubię tego, co oni proponują tak naprawdę, ponieważ oni gdzieś tam utknęli w latach 70. Nie chcą żadnych reform, nie chcą udoskonalać swoich działań, nie chcą uwierzyć, że jest jakiś lepszy sposób, że można tak naprawdę tylko iść do przodu. Nie można wracać w przeszłość. Dlatego właśnie śmieję się z demokratów. I myślę, że taka odpowiedź również obowiązuje w Europie. Na przykład Marine Le Pen. Taki dyskurs od niej słyszymy, czy też w Niemczech. Tych ludzi też się określa mianem rasistów. Może niektórzy z nich są, ale może inni szukają jakichś nowych rozwiązań, jakichś lepszych rozwiązań, lepszego pomysłu na przyszłość. Dlatego ja nie uważam, że Donald Trump położy kres sojuszowi transatlantyckiemu. Uważam, że relacje między Europą a Stanami Zjednoczonymi są głęboko zakorzenione i wychodzą poza politykę. To nie jest żaden żart. Jeżeli jesteśmy na przykład Amerykaninem, mamy białą skórę, no to przecież jesteśmy potomkiem Europejczyków, jak u mnie, Szwajcarów. Wielu Amerykanów ma przodków wśród Polaków. Przecież nie możemy odwrócić się plecami do naszego dziedzictwa, do naszych protoplastów. To znaczy, że tak naprawdę wybory, które zakończą się wygraną Trumpa, nie oznacza wcale, że zakończy się ten okres demokracji, że zwycięży skrajna prawica, że wyjdziemy z NATO. To są jakieś szaleństwa. Zmiany nie następują aż tak prędko w polityce. Więc nie sądzę, że jeżeli Donald Trump trafi na fotel prezydencki, że świat się skończy. Nie uważam, żeby to była prawda. Tomasz Łutkowski też tutaj przysłuchuje się tej debacie i widzę, że cały nacisk tej debacie jest położony na krytykę Donalda Trumpa. Może powinniśmy porozmawiać o czymś innym.
Every candidate have no complex program for foreign przecież policy, tak naprawdę żaden z tych kandydatów nie ma jakiegoś złożonego programu dotyczącego polityki zagranicznej. Kiedy mówimy o Bernie Sandersie, a przecież jego nazwisko tutaj padało podczas tej dyskusji, to jest to kandydat, który w teorii mógłby wygrać jeśli chodzi o poparcie demokratów. Ale to jest jedyny kandydat, który mówi o głodzie w Europie, który mówi o ociepleniu globalnym, który mówi o transatlantyckim porozumieniu handlowo-inwestycyjnym. Więc to jest przecież traktat, TTIP, to jest traktat, który przecież może zmienić i Europę, i Stany Zjednoczone. Ogromny, bardzo dalekosiężny w swoich skutkach traktat gospodarczo-polityczny. Czy chciałby pan skomentować coś na temat Berniego Sandersa? Akurat ja bym chciał tutaj powiedzieć, że Trump wspomniał o partnerstwie TTIP, ale Hillary Clinton omijała ten temat. Oczywiście. Byłoby świetnie, gdybyśmy mogli mieć taką debatę o dwóch potencjalnych kandydatach, no ale w równym stopniu o nich mówić. Natomiast Trump jest po prostu takim kuriozum, że nasza uwaga naturalnie jest skierowana w jego stronę. Nie uważam, żeby Bernie Sanders na tym etapie miał jakiekolwiek szanse na fotel prezydencki. Chodzi mi o to, że Donald Trump już praktycznie ma nominację na kandydata republikanów. Tymczasem Bernie Sanders raczej nie, bo tutaj trzeba jeszcze zebrać więcej głosów i raczej małe szanse na to, że on się utrzyma w tym wyścigu do fotela prezydenckiego. Tutaj pan senator może to skorygować, o czym mówię, ale wydaje mi się, że w tej chwili Bernie Sanders to jest raczej taka poboczna historia. Ale ma pan rację, mówiąc, że jest coś ciekawego w tym, że tak długo utrzymywał się w tym wyścigu, mimo że jego poglądy są dosyć skrajne w porównaniu ze standardami amerykańskimi. To też nam wiele mówi. Podczas naszej dyskusji wielokrotnie żeśmy wspominali o tym, że mamy właśnie takie, że zjawisko popularności Trumpa i Sandersa, no tutaj możemy pewne paralele i podobieństwa wyprowadzić między tymi dwiema rzeczami. Jedna rzecz. Kwestia traktatu partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji nie jest to tylko sam handel. To są kwestie strategiczne i kwestia siły sojuszy europejsko-amerykańskich. Nie ma tutaj żadnej wątpliwości. Moje pytanie do Chrisa brzmi mianowicie tak, że pod presją ze strony Sandersa Hillary Clinton tak naprawdę, że odrzuciła pakt północnoatlantycki i coraz bardziej przesuwała się na lewo. I bez względu na to, co ten, kto na koniec wygra, to myślę, że ten traktat o partnerstwie w dziedzinie handlu i inwestycji będzie przyjęty. Oczywiście w Ameryce bardzo wiele miejsc pracy zostało utraconych na rzecz Japonii, Meksyku, Chin. To są miejsca pracy w klasie robotniczej, również w klasie średniej. Bardzo dużo jest w związku z tym zmartwień, ale również złości. I na co rozgrywa zarówno Trump, jak i Sanders. Więc mamy jakąś presję ze strony Amerykanów, żeby to pole, na którym rozgrywa się gra, było znowu poddane równym regułom gry. I Trump to rozumie i Sanders to rozumie. Trump sądzi, że będzie w stanie wynegocjować lepsze porozumienie, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Myślę, że może Trump będzie w stanie lepiej negocjować porozumienia ekonomiczne. Myślę, że tak czy inaczej ten traktat będzie w tej samej sytuacji, bez względu na to, który z tych kandydatów
wygra. Chodzi o to, że naród oczekuje reformy handlowej, ale na przykład związki zawodowe są bardzo sceptycznie nastawione do takich globalnych traktatów handlowych. Mówimy tutaj o nastawieniu również sektora przemysłowego. Ja pochodzę ze stanu rolniczego, który to stan rolniczy i w ogóle środowiska rolnicze bardzo chcą mieć różnego rodzaju pakty handlowe, więc myślę, że republikanie będą raczej działali w kierunku tego traktatu, a demokraci będą się starali go zastopować. I proszę bardzo, jeżeli chodzi o ten pana komentarz co do zakorzenienia się w latach 70-tych, czy chciałabym powiedzieć, jak to się odnosi do systemu więzień, o którym pan mówił. I jeszcze o pytanie dotyczące Trumpa. I on był zawsze tym takim głównym podejrzanym ze względu na media, które optują za demokrację, ze względu na rasizm i ten brak politycznej poprawności. A jeżeli chodzi o przyczyny gospodarcze, na przykład politykę gospodarczą ostatnich 30 lat, więc zwolennicy Trumpa tak naprawdę nie boją się o imigrację, ale boją się o swoje miejsca pracy. I Trump im obiecuje, że odzyskają swoje miejsca pracy. I oczywiście mówimy o tym, że amerykański system polityczny jest zabezpieczony przez ekstremizm. Przed ekstremizmem ze względu na system wzajemnej kontroli, ale jednak ludzie głosują za Trumpem, więc czy to nie oznacza, że gdzieś ten ekstremizm się wkrada? A może z drugiej strony ten istniejący system blokuje jakiekolwiek reformy? W pani pytaniu było kilka różnych pytań. Postaram się na nie odpowiedzieć, w szczególności na to najważniejsze. Wydaje mi się, że żaden prezydent nie może rozwiązać wszystkich problemów. Oczywiście Ameryka, nie, bez względu na to, kto będzie jej prezydentem i kto będzie w rządzie, nie może rozwiązać wszystkich swoich problemów, ani problemów świata. Nawet nasze innowacje, nasza kreatywność, nasza inteligencja i to, ile nowych produktów wytwarzamy, to nam zagwarantuje nasze przeżycie i kontynuację. Jesteśmy również bardzo konkurencyjni. Lubimy gry typu baseball, typu koszykówka i wszystkie inne gry opierające się na rywalizacji. Ale nie wszyscy Amerykanie są tacy konkurencyjni. Bardzo wielu Amerykanów wstrzymuje się, wzdraga się przed konkurencją, ale jest to główna zasada wielu naszych aspektów życia. Więc bez względu na to, czy to będzie prezydent Trump, czy prezydent Clinton, myślę, że nasza własna kreatywność i nasza własna inteligencja nam pomogą i pomogą nam również w rywalizacji. Zadała pani wiele pytań, mam nadzieję, że odpowiedziałem jakby wspólnie na te pytania. Może pani jeszcze chce zadać pytanie dodatkowe? Bardzo podobało mi się to, co pan mówił o demokratach i latach 70., ale przecież wcześniej nie było obowiązkowych ubezpieczeń medycznych czy zdrowotnych w USA i automatyzm tego typu ubezpieczeń jest dla Europejczyków oczywisty. Czy republikanie cały czas sprzeciwiają się temu programowi obowiązkowych ubezpieczeń medycznych i czy presja na to może pomóc wygrać wybory? Kiedy byłem jeszcze aktywistą partyjnym, byłem senatorem demokratycznym przez 20 lat i główna mentalność, z którą się stykałam, była taka, że rząd zawsze ma rację. Rząd zawsze będzie miał rację, zawsze będzie rządował więcej pieniędzy, żeby przeprowadzić reformę. Republikanie przynajmniej w ten czy w inny sposób kwestionują to założenie. Demokraci tego nigdy nie kwestionowali. Zawsze chcieli mieć więcej pieniędzy dla rządu. Dlatego mówiłem, że oni tkwią jeszcze mentalnie w latach 70. I mam nadzieję, że odpowiedziałem na pani pytanie. I jeszcze tutaj pan, proszę mi chwileczkę, ja bym chciał
chciał zadać pytanie w nawiązaniu, takie ad vocem, jeżeli chodzi o Obamacare. Tak, system ochrony zdrowia. Bardzo szybko chciałbym popchnąć pana w stronę odpowiedzi. Gdyby Trump został prezydentem, to czy Republikanie odwołają Obamacare, anulują? A to jest łatwe pytanie. Problem z opieką zdrowotną w Stanach Zjednoczonych polega na tym, że ona jest chorobliwie zbyt droga. Wy wydajecie połowę tego, co my wydajemy, a macie powszechne ubezpieczenie zdrowotne tu w Europie za połowę tej kwoty, a my wydajemy dwa razy więcej na osobę, dwa razy większą część PKB i nie mamy powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a u nas ludzie są mniej zdrowi w Stanach. I myślę, że ubezpieczenia zdrowotne to są moim takim ulubionym tematem. Kiedy mieszkałem w Brukseli, to korzystałem z europejskiego systemu ubezpieczeństwa i bardzo ubezpieczenia i bardzo jestem za to wdzięczny, ale chodzi mi o to, że mówię o tym postulacie, żeby coraz więcej pieniędzy przeznaczać na działania rządu. Ale wydaje mi się, że nie ma takiej, że są sytuacje, gdzie większa kwota pieniędzy nie rozwiąże sytuacji i należy zapytać, czy nie może być nowego sposobu. I nawet jeżeli przyjmiemy ustawę, która ma 1000 stron, to nie obniża ona kosztów systemu, tylko po prostu zobowiązuje ludzi do tego, żeby wykupili ubezpieczenie zdrowotne, bez względu na to, czy ich na to stać, czy też nie. Obamacare w bardzo niewielkim stopniu obniżyła koszty funkcjonowania tego systemu. Bardzo wiele osób bardzo silnie się wzbogaca, szpitale, lekarze, administratorzy na świadczeniu usług zdrowotnych. I nawet mamy szpitale typu non-profit, a dyrektor zarabia 500 tysięcy dolarów rocznie. I to jest niekomercyjna organizacja stanowa, należąca do władz stanowych. A zastępca zarabia 400 tysięcy dolarów rocznie. I również lekarze, firmy ubezpieczeniowe zarabiają bardzo dużo. Porównywałam to kiedyś z systemem Wielkiej Brytanii. Nasi lekarze zarabiają dwa razy więcej za wykonywanie tej samej pracy. Nie wiem, jak to jest w Polsce, ale niemieccy na przykład lekarze zarabiają dwa razy mniej, mimo tego, że są równie inteligentni, więc to oznacza, że w Ameryce musimy rozwiązać ten problem, musimy w ten czy w inny sposób te pieniądze wycisnąć i wtedy wszystkich będzie stać na ubezpieczenie zdrowotne. Myślę, że celem byłoby to, aby każdy Amerykanin miał podstawowe ubezpieczenie zdrowotne i powinniśmy wprowadzić system rynkowy, wolnorynkowy, ale czego nie ma o dziwo w Ameryce. Jeżeli jesteśmy biedni, mamy Medicaid, z kolei wojskowi dostają, funkcjonują w systemie dla weteranów, a jeżeli ktoś jest biedny i nigdzie nie należy, to po prostu nie ma żadnego ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach Obamacare zmuszani są ludzie do wykupowania ubezpieczenia zdrowotnego. Mamy te wszystkie programy rządowe i żeby każdy Amerykanin miał kupon czy voucher i uzyskiwał opiekę zdrowotną. Myślę, że powinniśmy w ten czy w inny sposób żądać, aby zgodnie z modelem niemieckim spółki ubezpieczenia konkurowały i żeby konsumenci otrzymywali pewien kupon i mogli zagłosować nogami, opowiadając się za tym, a nie innym systemem opieki zdrowotnej czy firmą ubezpieczeniową. Pan profesor z Indii, Ali Chikapa. Jestem na wymianie Erasmus Mundus w Uniwersytecie Warszawskim. Jeżeli chodzi o kampanię Donalda Trumpa, czy chodzi to o apelowanie do emocji wyborców. Mamy również media i debaty, które nadają rozgłos tej kampanii. Zakładając, że Trump wygra, na ile państwo oceniają szansę, że faktycznie
wdroży te rozwiązania, które w tej chwili promuje? Czy może rzeczywiście ignorować nastroje wśród senatorów republikańskich i innych? I czy może ignorować nastroje społeczne i również nastroje na całym świecie i rzeczywiście zupełnie sprzeciwić się tym nastrojom, które panują na świecie? I w ogóle jakie szanse ma Trump na zwycięstwo i również na realizację swojej polityki na szkodę obywateli? Kto by chciał z państwa odpowiedzieć na to pytanie? Myślę, że to pytanie już podobne pytanie zostało zadane wcześniej. Dosyć łatwo było wygrać w prawych wyborach. Mieliśmy 15 osób, które ubiegało się o nominację. Zwykle to są 3 czy 4 osoby. Czy u Republikanów, czy po stronie demokratów. Tutaj było 15 kandydatów. Więc mamy takie powiedzenie, jeżeli bardzo zatłoczone jest pole gry, to jeden kandydat może się wysforować naprzód. A w tej chwili prawy wybory już się skończyły. Mamy teraz Hillary Clinton i Trumpa. Bardzo wiele rzeczy powiedział Trump niekorzystnych na temat kobiet, na temat mniejszości. Sam się postawił w trudnej sytuacji. Oczywiście ma duże szanse nadal na wygraną, ale musi wtedy wszystko wyprostować, ponieważ kiedy nie był nawet politykiem i pochodzi spoza establishmentu, jego pierwotna grupa zwolenników była bardzo mała. Bardzo mała organizacja. 4-5 osób prowadziło mu kampanię przez wiele miesięcy, aż do niedawna. Jeb Bush może miał chyba ze setkę osób. Hillary Clinton prawdopodobnie ma kilkaset osób, które jej pomagają. A Trump miał bardzo wąski krąg współpracowników i tym bardziej jest zdumiewające, gdzie się teraz znalazł. Na początku, gdyby Trump nie był taki zdolny, jaki był, być może nie wysforowałby się naprzód. Ale, tak jak powiedziałam, było kilku kandydatów, czy duża liczba kandydatów, która pomiędzy siebie rozdzieliła ten blok konserwatywny. Był Jeb Bush, był John Kasich, a Trump cały czas przyciągał nowych wyborców, nowe głosy. Można powiedzieć, że w tym sensie mu się bardzo poszczęściło. Ja daję mu 45% szans w chwili obecnej na wygraną. Może 48-52, to by było taki zakład, mógłbym postawić, gdybym się zakładał. Ale gdyby jednak wygrał, myślę, że już w tej chwili pojawia się on jako kandydat nominowany przez Partię Republikańską. Coraz więcej osób popiera go po kolei, mówiąc oficjalnie lub nieoficjalnie, że popiera Trumpa. I oczywiście mądre osoby będą chciały zaangażować się po stronie Trumpa w najbliższych miesiącach. Jak gdyby on został wybrany, to wtedy zrozumie, że coś dużego trafiło mu się, trafiło w jego ręce i będzie musiał oczywiście uwzględniać konstytucyjne mechanizmy zachowywania równowagi między różnymi gałęziami władzy. Będzie musiał negocjować ustawy między poszczególnymi frakcjami w Senacie i tak dalej. Więc jest to gigantyczna maszyna, która działa i trudno jest jednej osobie, niemożliwe jest, żeby jedna osoba to kontrolowała, więc jego pragnienia, jego obietnice będą temperowane przez system. Ostatnie 5 minut, więc bardzo szybkie pytanie do Judy. Na przykład 2017 rok się kończył. Sarkozy jest prezydentem Francji, Trump jest prezydentem USA, nastąpił Brexit, eurozona się rozwija.
rozpada, mamy kryzys imigracji. Rosja robi to, co potrafi najlepiej, czyli straszy sobie swoich sąsiadów. Jak państwo widzą te relacje międzynarodowe przy tego typu scenariuszu za 2-3 lata? A jeszcze, a Marine Le Pen jeszcze mogłaby ewentualnie wygrać. A ja myślę, że jednak Sarkozy wygra. Ale Le Pen może wygra w drugiej rundzie. Czy dojdzie do drugiej rundy? Jak będą wyglądały relacje między USA i Unią Europejską? Prawdopodobnie zgadzam się z tym, co powiedział Chris. You know, what's happening in Europe is a growing anti-Americanism. Mamy w Europie rosnące nastroje antyamerykańskie, związane między innymi z traktatem o handlu i inwestycjach. I bardzo wielu Europejczyków opowiada się przeciwko temu traktatowi, który wzbudził nastroje amerykańskie, antyamerykańskie, i myślę, że bez względu na to, kto wygra, te nastroje antyamerykańskie się utrzymają i będą miały wpływ na funkcjonowanie tego traktatu, i również będziemy mieli problem z wymianą informacji, z wywiadem i również z walką z terroryzmem, i antyamerykanizm będzie to utrudniał. Czy jakieś komentarze na ten temat jeszcze? Myślę, że bardzo chwiejny jest chwiejność, to jest sytuacji, to jest ta najlepsza definicja. Na pewno sytuacja się nie poprawi przy takich założeniach, jakie pan tu zakreślił. Niestety jest to scenariusz, którego nie można wykluczyć. Wszystko to się może wydarzyć. W związku z czym musimy po prostu się przygotować na burzę w relacjach transatlantyckich. Myślę, że musimy pomyśleć o tych fundamentalnych rzeczach, które nas łączą, i miejmy nadzieję, że ta burza za parę lat minie. Ale chciałbym znowu podkreślić, że wynik może nas zaskoczyć za kilka tygodni. Może okazać się, że Brytyjczycy jednak zdecydowali się pozostać w Unii. W tej chwili sondaże wskazują, że chyba jest to bardziej prawdopodobnym scenariuszem. Jeśli chodzi o wybory w USA, tak jak Chris powiedział, chyba jednak Hillary Clinton będzie tutaj silniejsza, ale oczywiście bez względu na to, którą stronę odwróci się sytuacja, to mamy pewne struktury w relacjach transatlantyckich, które Europejczycy powinni sobie uświadomić, powinna nastąpić pobudka, ponieważ jeżeli Donald Trump wpisał się w taką retorykę, że NATO jest zbyt kosztowne i że Europa jakby jedzie za darmo na tym wózku, i poniekąd to jest prawda, w Europie trochę jest w takiej sytuacji pasażera na gapę. Trudno z tym dyskutować, ale Amerykanie, obywatele, coraz bardziej się niecierpliwią i są rozczarowani tym faktem, że płacą rachunki za nasze bezpieczeństwo i naszą obronność. Europejczycy powinni to sobie uświadomić. To jest taki optymistyczny akcent, w którym zakończymy tę dyskusję. Bardzo dziękuję za pytania państwu i dziękuję panelistom.